W tym filmie powiem kilka słów o interfejsie SAP Business One, pulpicie użytkownika, menu głównym i modułach. U góry znajduje się pasek menu. Niektóre funkcje są uruchamiane w kontekście aktywnego okna, dlatego są wyszerzone. Tutaj mogę skorzystać z pomocy, tak zwanego helpa. Mogę wybrać na przykład pomoc ogólną, otworzyć cały help. Pomoc kontekstową w kontekście aktywnego okna, na przykład okna dokumentu oferty, używając na przykład klawisza F1. Czy wybrać pomoc bezpośrednią, używając skrótu klawiaturowego Shift F1, dotyczącą pola, w którym ustawiony jest kursor. W tym miejscu znajduje się też informacja o firmie, bazie danych i osobie zalogowanej do SAP Business One. W każdej chwili mogę zmienić bazę danych. Znajduje się tu też pasek narzędzi z ikonami skrótu. Po kliknięciu na pasku prawym przyciskiem myszy mogę wybrać, które ikony chcę tam mieć. Ikony na pasku są aktywne również w kontekście aktywnego okna. Na przykład wybierając ostatnią ofertę, aktywne stają się takie ikony jak na przykład eksport do Excela, Worda czy możliwość zapisania oferty w formacie PDF. Teraz omówię pulpit użytkownika. Użytkownicy mogą samodzielnie konfigurować swoje pulpity, wybierając między innymi wizualizację procesu, w ramach której dostępne są cztery szablony: finansowy, sprzedażowy, zakupowy oraz magazynowy. Z tego poziomu mogę uruchamiać funkcjonalności, takie jak na przykład oferta, zlecenie sprzedaży, czy też uruchomić raport związany z konkretnym szablonem. Mogę też z galerii widgetów wybrać te, które będą dla mnie najbardziej pomocne czy użyteczne. Ja wyszukam i wybiorę wspólne funkcje. Zapiszę pulpit. Widget ten będzie służył mi do pogrupowania i uruchamiania najczęściej używanych przeze mnie funkcjonalności czy raportów. Na przykład z menu głównego przeciągnę zamówienie zakupu, listę pozycji nierozliczonych, czy zgłoszenie serwisowe. Dzięki temu funkcje i raporty mam zawsze pod ręką i mogę je szybko uruchomić. Menu główne w SAP Business One zobaczysz również klikając ikonę hamburgera lub uruchamiając je skrótem klawiaturowym Ctrl+0. W menu głównym w wersji HANA są dwie zakładki. Zakładka przeciągnij i skojarz, która służy do celów szybkiego raportowania i o tym będę mówić w innym filmie, oraz zakładka moduły. Omówię ją teraz. I tak po kolei. Moduł administracja, gdzie definiowane są między innymi podstawowe ustawienia systemu, uprawnienia, alarmy czy autoryzacje. Moduł księgowość służy do zarządzania wszystkimi danymi księgowymi, planem kont, księgą główną, aktualnymi dokumentami księgowymi i raportami. Ponadto w tym miejscu można zdefiniować budżet, centra kosztów i zysku czy projekty. Moduł CRM grupuje funkcjonalności do zarządzania relacjami z klientem, kartoteką klienta, dokumentami, działaniami oraz raportami. Moduł szanse sprzedaży pozwala na śledzenie i analizowanie szans sprzedaży na podstawie postępu działań, takich jak spotkania, negocjacje oraz inne zdarzenia w lejku sprzedaży. Moduł sprzedaż obsługuje wszystkie aspekty procesów sprzedaży, od wprowadzenia ofert poprzez ich realizację, realizację zleceń, dostaw oraz do wystawiania faktur i realizacji zwrotu. Moduł zakup umożliwia zarządzanie wszystkimi transakcjami z dostawcami,
odzwierciedla cały proces zakupu, od realizacji zamówień do przyjęcia faktur zakupu. Importerzy mogą używać funkcjonalności kosztów dostawy. Moduł partnerzy handlowi umożliwia zarządzanie wszystkimi informacjami, które są istotne dla relacji z odbiorcami, dostawami oraz prospektami, czyli potencjalnymi klientami, jak również wykorzystanie i przegląd wewnętrznych rozliczeń dotyczących partnerów handlowych. Moduł banki umożliwia obsługę wszystkich transakcji pieniężnych, kasowych oraz bankowych. Moduł gospodarka materiałowa umożliwia optymalizację zarządzania magazynem, w tym zarządzania numerami seryjnymi, numerami partii czy lokalizacjami magazynowymi. Moduł zasoby stanowi rozszerzenie modułu produkcja. Umożliwia definiowanie i zarządzanie zasobami. To jest urządzeniami, maszynami, robocizną używanymi w procesie produkcyjnym. Moduł produkcja służy do tworzenia między innymi technologii drzew produktów czy zleceń produkcyjnych oraz zarządzania nimi. Moduł planowania potrzeb materiałowych umożliwia zaplanowanie zamówień zakupu czy zleceń produkcyjnych w oparciu o zarówno plan sprzedaży, prognozę sprzedaży czy bieżące zapotrzebowanie. Moduł usługa czy serwis to możliwość wsparcia serwisowego, obsługi gwarancyjnej, pogwarancyjnej czy obsługę reklamacji. Moduł pracownicy daje możliwość zarządzania kadrami, włącznie z obsługą danych pracowniczych, informacji kontraktowych i raportów dotyczących nieobecności oraz arkuszami czasu pracy. Za pomocą modułu zarządzanie projektem można zarządzać projektami, wszystkimi transakcjami, dokumentami i zadaniami związanymi z projektem. SAP Business One zawiera zintegrowany i wszechstronny moduł raporty, który grupuje raporty ze wszystkich modułów. W systemie SAP Business One w wersji HANA dostępny jest też szereg predefiniowanych warstw semantycznych, za pomocą których możliwe jest utworzenie zarówno raportów, jak i tabel przestawnych w programie Microsoft Excel. Dostęp do modułów możliwy jest też z paska menu lub przy użyciu skrótów klawiaturowych, naciskając Alt i litery z podkreśleniem, np. Alt plus M i trzymając Alt naciskam P oraz O. Uruchamiam formatkę oferty.